Witamy na pokazach marki Deutzfahr. Pokazy pracy ciągników rolniczych Deutzfahr Agrotron. Seria 6, seria 7, seria 9. Przekrój mocy od 160 do 340 koni. Prezentujemy na polu pokazowym walory użytkowe ciągników marki Deutzfahr, systemy sterowania, które wspomagają operatora, które pomagają wykonywać pracę z różnego rodzaju maszynami, systemy sterowania funkcjami ciągnika na uwrociach, układ precyzyjnego sterowania z AgroSky z automatycznym prowadzeniem maszyny. Na pokazach zaprezentowaliśmy także nowy układ napędowy RC Shift w serii 6, model 6215 RC Shift. To także Agrotron wyposażony w skrzynię biegów mechaniczną, ale zrobotyzowaną, z automatycznym układem i sterowaniem zmianą przełożeń półbiegami i biegami głównymi. Model RC Shift oferuje 4 tryby pracy układu napędowego, w tym tryby automatyczne, które w pełni automatyzują zmianę biegów głównych i półbiegów pod obciążeniem. Oprócz tego ekonomiczny silnik Deutz, 6-cylindrowy, 6-litrowy, skrzynia biegów nowa, skrzynia produkowana przez firmę ZF, skrzynia 5-biegowa z 6 półbiegami. Co ważne i co ciekawe, ta skrzynia umożliwia jazdę z prędkością maksymalną 40 km na godzinę, przy obrotach silnika ograniczonych do 1200 obrotów na minutę na obrotomierzu, a więc ekonomia eksploatacji, niższe zużycie paliwa, to jest to, co oferuje nowy układ napędowy RC Shift. Wydajna hydraulika z pompą o zmiennej wydajności do 160 litrów na minutę i 7 owodów sterowanych proporcjonalnie w pełni zaspokajają potrzeby użytkowników w zakresie napędu i współpracy ciągnika z różnego rodzaju maszynami. Model RC Shift wyposażamy w kabinę Maxi Vision, a więc najwyższa półka jeśli chodzi o komfort użytkowania i komfort jazdy takim ciągnikiem. We wszystkie systemy sterowania, jakie obecnie oferowane są w tego rodzaju maszynach. Różne wersje podłokietnika w zależności od układu napędowego, iMonitor 8 albo 12-calowy, systemy sterowania automatycznego, układ klimatyzacji, w tym klimatyzacji automatycznej. To wszystko pomaga rolnikowi, pomaga użytkownikom, właścicielom tego rodzaju maszyn wykonywać pracę z pełną wydajnością.
Farr prezentuje na targach Opel Agra 2017 model Agrotron 6215 RC Shift. Jest to traktor roku 2017 w kategorii design, nowa maska silnika, charakterystyczna dla najnowszych produktów marki Deutz Farr. Pod maską znajdziemy silnik 6-litrowy, 6-cylindrowy, silnik 4-zaworowy z układem oczyszczania spalin, który spełnia wymogi normy Euro 4, czyli Tier 4 Final. Jednostka jest elektronicznie sterowana, oferuje optymalne parametry użytkowe przy minimalnym, zredukowanym zużyciu paliwa. Maska silnika. Otwieramy pokrywę silnika. Pod maską znajdujemy 6-cylindrowy silnik Deutza. Pakiet chłodnic z systemem zamykania, utrzymywany siłownikami, bardzo prosty w obsłudze, wygodne czyszczenie. Pod maską znajdujemy też filtr powietrza PowerCore, bardzo skuteczny, duża skuteczność jeśli chodzi o czyszczenie powietrza doprowadzonego do komory spalania tego motoru. Wygodna obsługa, wygodne otwarcie, duże otwarcie pakietu chłodnic, łatwe czyszczenie. To jest to, na co stawiamy w nowych modelach marki Deutz Farr. Kompletny układ oczyszczania spalin w nowych modelach RC Shift obejmuje układ recyrkulacji spalin z zaworem EGR, układ SCR z płynem AdBlue. Mamy zbiornik płynu AdBlue umieszczony po jednej ze stron ciągnika, oznaczony na niebiesko. Jest katalizator układu SCR umieszczony na rurze wydechowej, na układzie wydechowym tego ciągnika i dodatkowo pasywny filtr cząstek stałych, który jest zlokalizowany pod maską silnika. Prezentowany ciągnik wyposażony jest także w amortyzowaną oś przednią o całkowicie nowej konstrukcji. Zmieniliśmy konstrukcję wspornika przedniej osi i samego wahacza, na którym pracuje przednia oś. Oś przednia amortyzowana z możliwością rozłączenia oferuje optymalne warunki, jeśli chodzi o komfort pracy operatora w trudnym terenie. Dodatkowo można tą oś całkowicie zablokować, co poprawia też trakcję i własności jezdne ciągnika w pracach z maszynami uprawowymi. Układ napędowy w modelach RC Shift to jest nowa skrzynia TPT od firmy ZF. Ta skrzynia biegów, ten układ napędowy oferuje 4 tryby pracy układu napędowego. Tryb manualny, gdzie operator zmienia za pomocą joysticka biegi i półbiegi. Tryb półautomatyczny, w którym operator zmienia biegi główne, a półbiegi power shift zmieniane są automatycznie. Tryb automatyczny polowy i tryb automatyczny drogowy. Ten pierwszy, czyli tryb automatyczny polowy, traktor zmienia trzy pierwsze biegi główne i wszystkie półbiegi power shift pod obciążeniem. Natomiast w trybie automatycznym drogowym traktor pracuje z trzema pozostałymi przełożeniami plus wszystkie półbiegi. Bardzo sprawny układ napędowy. Prędkość maksymalna tej skrzyni w teoretycznych warunkach jest to 72 km na godzinę. Natomiast na rynek polski traktor oferowany jest ze skrzynią 50 km na godzinę, która jest zablokowana do prędkości tej faktycznej, fizycznej prędkości 40 km na godzinę. I z taką prędkością porusza się ten ciągnik. Biegi i półbiegi obsługiwane za pomocą joysticka, nie dźwigni zmiany biegów. W modelach RC Shift nie ma klasycznej dźwigni zmiany biegów. Całe sterowanie jest realizowane za pomocą joysticka, który jest umieszczony na podłokietniku w kabinie. Układ hydrauliczny modelu RC Shift. Standardowe wyposażenie stanowi pompa load sensing o wydajności 120 litrów na minutę. Natomiast opcjonalna pompa, jaką montujemy w tego rodzaju ciągnikach, jest to pompa też load sensing, pompa o zmiennej wydajności, ale o wydajności maksymalnej do 160 litrów na minutę. Maksymalnie w takim ciągniku hydraulikę możemy rozbudować do 7 owodów. Wszystkie te owody sterowane są proporcjonalnie za pomocą przełączników. Na wszystkich owodach możemy też mieć sterowanie z funkcją float. Przyciski do sterowania umieszczone wewnątrz kabiny, na podłokietniku, na joysticku, ale również na błotnikach tylnych kabiny. To ułatwia obsługę ciągnika, podłączanie maszyn, agregatowanie maszyn z tą maszyną, z ciągnikiem. Modele RC Shift wyposażone są w standardzie także w układ pneumatyczny. Pneumatyczny układ hamulcowy, przyczep. Jest to układ jedno- i dwuobwodowy, standardowe ciśnienie. Prosta obsługa, standardowe złącza, ten ciągnik może obsługiwać wszystkie rodzaje przyczep dostępne na rynku. Jeśli chodzi o sterowanie maszyn, z tyłu ciągnika znajdziemy dodatkowe gniazdo IsoBus. Po podłączeniu maszyny sterowanej standardowym sygnałem IsoBusa mamy pełne sterowanie funkcjami maszyny dostępne z monitora, który jest zamontowany na podłokietniku ciągnika. Podnośnik tylny w modelu 6215 RC Shift oferuje udźwig 10 ton.
Podnośnik elektroniczny, zarówno z tyłu, jak i z przodu, z kontrolą pozycji, ramiona, zaczepami automatycznymi. W ofercie Deutz Fahra znajdziemy szereg różnego rodzaju zaczepów. W tym akurat przypadku, w tym egzemplarzu zamontowaliśmy zaczep kulowy z dodatkowymi kulami do sterowania przyczepami z trzecią osią kierowaną. Standardowe wyposażenie modeli RC-Shift stanowi wałek odbioru mocy o czterech prędkościach. Mamy do dyspozycji prędkości 540, 540 eko, 1000, 1000 eko, więc pełna swoboda i możliwość współpracy ciągnika ze wszystkimi rodzajami maszyn. Dodatkowo, żeby ułatwić obsługę samego ciągnika i agregatowanie maszyn, umieściliśmy też przyciski do uruchamiania WOM na tylnych błotnikach kabiny. Jesteśmy w kabinie modelu RC-Shift, kabina Maxi Vision. Najbardziej komfortowa kabina w ofercie marki Deutz Fahr, kabina wyposażona w układ klimatyzacji automatycznej. Kabina amortyzowana pneumatycznie zapewnia optymalny komfort pracy operatora, niezależnie od warunków na zewnątrz. Kabina sześciosłupkowa, kabina oferuje doskonałą widoczność w każdym kierunku. Duża, monolityczna, pełna szyba przednia, duże szyby boczne, szerokie drzwi wejściowe. Nowa deska rozdzielcza. Deska rozdzielcza z nowymi zegarami, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej 5 cali. Oferuje też możliwość dostosowania informacji wyświetlanych na tym wyświetlaczu do potrzeb, jakie ma operator. Mamy podłokietnik. Podłokietnik zintegrowany z fotelem operatora. Opcjonalnie może ten ciągnik być wyposażony w iMonitor drugiej generacji, tak jak ten właśnie egzemplarz. Ekran 12-calowy, ekran kolorowy, dotykowy. Pozwala na regulowanie wszystkich funkcji, jakie oferuje ciągnik. Dodatkowo może służyć jako centrum sterowania maszynami obsługiwanymi poprzez standard ISOBAS i jednocześnie też może służyć do sterowania systemem AgroSky, czyli rolnictwo precyzyjne, system rolnictwa precyzyjnego. Podłokietnik zintegrowany z fotelem operatora posiada szereg przycisków, przełączników, joysticki do sterowania wszystkimi funkcjami. Obsługa jest prosta, ponieważ wszystkie przełączniki zostały pokolorowane czterema kolorami dla odróżnienia funkcji, jakie obsługują. Kolor pomarańczowy to obsługa układu napędowego, kolor zielony to jest obsługa podnośnika, kolor granatowy to jest obsługa układu hydraulicznego i WOM kolor żółty.